Konnichiwa minasan, bądź jak to woli. Bonjour tout le monde, je vous présente Nissan Juke. Czemu po francusku? Będzie więcej podczas testu. Nowy Juke, nowa generacja, który się nam trochę mocno zmienił, ale wciąż zachowuje wiele charakterystycznych linii, które nam jakby narysował już Juke pierwszej generacji. To oczywiście crossover, ale z segmentu B, czyli bardzo modnego segmentu do miasta. Dla pań, dla was panowie, a także oczywiście do miasta. Ma to sobie poradzić z krawężnikami, z parkingami podziemnymi, a także oczywiście z codziennymi obowiązkami zakupowymi. Jak będzie? Zobaczymy. Zapraszam. Na początku zobaczmy stylistykę przedniej części w naszym Nissanie Juke, ale w wersji N-Design. Tu widzimy właśnie tych wiele charakterystycznych linii, które nam ustanowił Juke pierwszej generacji, czyli podwójne właśnie światła. Górne to są pozycyjne, a także dzienne w technologii LED-owej, a pod nimi kierunkowskazy żarówkowe oraz reflektory główne, okrągłe. Bardzo fajnie wyglądają, z takim tutaj jakby, nie wiem, taką gwiazdą, bądź takim tutaj trójkątem. Same lampy już w podstawie są LED-owe, w naszej wersji po prostu biledy. Przedni grill, tu widzimy element właśnie znowu, kształt charakterystyczny dla marki Nissan, wykończony w piano black, chromem, a pod samym logo Nissana kamera od systemu 360. W dolnej części czujniki parkowania, a także wiele dokładek stylistycznych, charakterystycznych dla crossoverów oraz po bokach taki tutaj dekorów piano black, które nadają w naszym Juke'u takiej delikatnej nutki sportowca. Sprawdź stronę doradcasamochodowy.pl, gdzie pomogę Ci w zakupie samochodu osobowego, dostawczego, również w finansowaniu, a także w zakupie samochodu używanego. Zapraszam! No i teraz kilka danych technicznych tego, co jest pod maską w naszym nowym Juke'u. Tu pod kątem silników jest paleta silnikowa, rzekłbym, bardzo wąska, bo tu jest aż jeden silnik i to silnik oczywiście benzynowy. No tu jednak widzimy bardzo mocny wpływ WLTP na crossovery od Nissana. Silnik 1.0, 3-cylindrowy, o mocy 114 koni mechanicznych, a także 200 Nm. To napędza nam przednie koła dzięki przekładni u nas manualnej 6-stopniowej bądź w opcji automatycznej dwusprzęgłowej 7-biegowej. A teraz stylistyka linii Bosch. To oczywiście widzimy klasyczny crossover segmentu B, który ma być samochodem bardzo kompaktowym, bardzo jakby takim poręcznym do miasta, ale właśnie w wersji N-Design jest kilka ciekawych smaczków, takich jak chociażby felgi 19 cali, które w Juke'u no, wyglądają świetnie, a pod kątem komfortu będzie więcej podczas jazdy. Z elementów takich bardziej crossoverowych, powiedzmy, to dokładki stylistyczne na nadkolach, a także w dolnej części drzwi ze strukturalnego plastiku, a same drzwi są, no, częściowo nam przykrywają progi, więc w kiepską pogodę tylko częściowo ubrudzimy swoje jakże modne francusko-japońskie nogawki. Idąc dalej, również obudowy lusterek, a także dach polakierowany w piano black, podobnie jak słupki B, a także ciemne szyby w tylnej części. Również dostęp bezkluczykowy, a także kierunkowskazy LED-owe zamontowane w lusterkach. Spójrzcie jakby na cały jego bok. Samochód wygląda bardzo, uważam, dynamicznie. Tu ładnie również tak jest odcięty ten pasem linia dachu od linii nadwozia. A także oczywiście, jak to w Juke'u, klamki schowane w słupkach C od tylnych drzwi. No i teraz zobaczmy jeszcze tył. Tu widzimy oczywiście również sporo zmian. Juke trochę nam bardziej wyłagodniał, trochę nam bardziej takich nabrał ostrych, niemalże sportowych linii, bo Juke pierwszej generacji był samochodem takim bardzo mocno, no, kontrowersyjnym. Podobnie jak CHR-ka, no podobnie właśnie Juke. Patrząc od góry, widzimy spory spoiler, również ciemną tylną szybę, a także taki tutaj parapecik. A pod tym parapetem oczywiście taka tu półeczka logo Nissana, a także nowe lampy LED-owe. One nawiązują oczywiście stylistycznie do lamp zamontowanych w nowym Qashqai. LED-owe są pozycje i stopy, ale kierunkowskaz oraz steczny to już normalna, prawilna żarówka, podobnie jak podświetlenie rejestracji. Idziemy dalej. Kamera cofania, a także tylne czujniki parkowania oraz dokładki stylistyczne w dolnej części. Znowu strukturalny plastik i troszeczkę piano black. To mi się bardzo podoba, bo albo tak jak zawsze wiecie, ja lubię końcówki układu wydechowego i one są i są prawdziwe, a jak ich nie ma, to chowamy wydech pod spód i tutaj nic niczego nie udaje. A także wersja N-Design. Zobaczmy bagażnik. W temacie bagażnika. Bagażnik nam oczywiście również urósł, podobnie jak cały samochód, nam delikatnie urósł od Juke'a generacji wcześniejszej. Teraz jego pojemność to 422 litry. Coś, co jest bardzo ważne, to oczywiście miękkie wykończenie podłogi, a także boków samego bagażnika. Z elementów praktycznych mamy haczyki z prawej i z lewej strony, a także po lewej zamontowana jest jedna lampka, nie LED-owa. Idąc dalej, podwójna podłoga, która w tym górnym położeniu tworzy nam praktycznie płaski próg załadunkowy, a w dolnym położeniu macie głębszy bagażnik i więcej praktyczności. A z kolei pod podłogą zamontowane jest normalne, prawilne i to pełnowymiarowe koło zapasowe, co może być w szczególności zaletą dla polskich klientów.
Podłoga ma również możliwość zamocowania w takim ustawieniu pośrednim, aby sobie podzielić przestrzeń załadunkową, takie jakby, nie wiem, dwie części na skos. Praktycznie? Jest praktycznie. Zobaczmy wnętrze. No i teraz fotel kierowcy. Miejsce najważniejsze nawet w crossoverach oczywiście. Same fotele naszej wersji N-Design, bardzo fajnie zaprojektowane. Delikatne trzymanie boczne, również ud, a także waszych schabików oraz wykończenie. Materiał, a także elementy takie tutaj z ekoskóry po bokach. Fajnie wyglądają, sami przyznajcie. Mają również regulację manualną w kilku płaszczyznach. Po prostu wygodny fotel, czy w trasę, a także w miasto. Idąc dalej, oczywiście bardzo fajna kierownica. Wykończona skórą, z przeszyciem, a także multifunkcyjna. Sterowanie tempomatem, komputerem pokładowym, a także multimediami. A przed nią zamontowane są analogowe zegary, które są bardzo czytelne. Obrotomierz, prędkościomierz, a pomiędzy nimi spory ekran kolorowy, a na nim z kolei dane z multimediów, oczywiście z nawigacji, a także dane z komputera pogodowego oraz asystentów podróży. Czytelnie i prosto. W Nissanie Juku nie ma head-up display, ale w Qashqai już jest. W centralnym miejscu stacja multimedialna. Jak widzimy, obsługuje Apple CarPlay i on działa bardzo płynnie. To nie ma żadnych uwag. Jest wyskalowany dobrze, działa płynnie, podobnie jak w nowym Nissanie Juke. Menu główne jest bardzo proste i tak to właśnie jak w samochodach japońskich. Może trochę odbiega od konkurencji niemieckiej pod kątem nowoczesności, ale jest czytelnie. Informacje, audio... A, wchodzi w CarPlaya. Dobra, idziemy dalej. Mapa, nawigacja fabryczna również działa nieźle, jest responsywna. Podgląd na mapę, a także podgląd na kamery 360. Przednia, tylna, kamery boczne. Rozdzielczość całkiem niezła. Dalej w menu głównym oczywiście dostęp do ustawień pojazdu, które są znowu czytelne, proste, bez żadnych przekombinowanych funkcji. Idziemy niżej. Tu widzimy trzy nawiewy z bardzo intuicyjną regulacją. Zobaczcie, regulują sobie dokładnie je tak, jak potrzebujecie. Zamykacie, otwieracie dekor piano, blek około nich oraz również zakamuflowany przycisk od przełączania świateł awaryjnych. Poniżej panel klimatronika jednostrefowego, a także ogrzewane przednie fotele. Również to jest intuicyjne, proste. Po prostu działa. Są pokręta, są przyciski. Można. Konsola centralna. Tu widzimy spory skok do przodu pod kątem jakości w nowym Juku. Zobaczcie, wielki płat skóry, czarny, bądź tak jak u nas właśnie białej, który świetnie wygląda. Opierając o niego kolano, macie po prostu komfort opierania kolano o konsolę centralną. Jest to oczywiście ekoskóra, ale napad jest bardzo ładnie wykończona. W centralnym miejscu półka na smartfon, gniazdko USB, gniazdko AUX, a także 12V i włącznik silnika. Wybór trybów jazdy, a także spora połać piano black, czego nie do końca fanem jestem, to wygląda fajnie, jak jest nowe. Natomiast już po czasie to się bardzo szybko nam porysuje, w szczególności w tym miejscu. Dwa cup holdery, a także podłokietnik bez możliwości regulacji, wykończony skórą, skrywający po prostu schowek. Zobaczcie na deskę rozdzielczą. Nad zegarami bardzo ładny płat skóry, podobnie jak w centralnym miejscu również biała skóra. To osobiście bardzo mi się podoba. Nawet w górnej części jest miękkie tworzywo. Napad, deska rozdzielcza wykończona świetnie. Boczki drzwi. Na górze, owszem, twardy plastik, ale w miejscu podokietnika macie już wielką płeć skóry, a także oświetlenie ambientowe. No i oczywiście kolejny dekor piano black, a na nim przełączniki od szyb oraz wielkie półki zamontowane poniżej z miejscem oczywiście na butelkę. W naszej wersji macie czarną podsufitkę, a także nagłośnienie Bose. Głośniki w słupkach, w drzwiach z tyłu, ale nie typowo w Nissanie, ponieważ są również głośniki zamontowane w zagłówkach. Jak gra, będzie podczas jazdy. I jeszcze tylna kanapa. Tu pod kątem miejsca ustawiłem ten fotel, dokładnie tak samo fotel kierowcy, aby tu było bardziej obrazowo do mojego wzrostu 1,85 m. Na stopy fajnie, na kolana no jest jeszcze 3 palce wolnego miejsca, podobnie jak nad głową się jeszcze mieści pompon oraz 2 palce nawet takim, przy takiej bardzo wyprostowanej sylwetce, ponieważ nowy Juke nam delikatnie urósł jakby na wysokość dachu w tylnej części. Z elementów komfortowych. Sama kanapa, podobnie jak przednie fotele, wykończona jest taką ekoskórką oraz materiałem, również tym białym, bardzo ładnym kolorze, ale jednak trudnym w utrzymaniu czystości. Natomiast wizualnie na pewno sztos. Sama kanapa jest miękka i również bardzo neutralnie podpiera moje uda. Tutaj ten kąt jest bardzo prosty. Tu wolałbym, żeby ta kanapa była taka, była bardziej jakby zagłębiona pod większym kątem, żeby było to siedzisko. Również brakuje mi regulacji kąta oparcia, a także podłokietnika. Idąc dalej, konsola centralna, a w niej gniazdko USB,
jedno, więc dla Waszych pociech to może być z tyłu jakaś tam mała wojna, a także półka na smartfon. Z tyłu również brakuje mi dwóch nawiewów na tylny rząd foteli. Z elementów praktycznych mamy schowki w przednich fotelach, a także schowki na butelkę, jakiś tam mały jeszcze schowek obok, zamontowany w boczkach drzwi, a same boczki drzwi to twardy plastik, ale spasowany bardzo solidnie. Również w miejscu podokietnika miękki pasek ekoskóry. To co? Jedziemy! No to jedziemy nowym Juke'iem. Byłem tego samochodu bardzo ciekawy, podobnie jak byłem ciekawy również nowego Qashqai, który na kanale u mnie już jest. A teraz czas na Juke'a. Juke w bardzo bogatej wersji N-Design. Tym bardziej byłem go ciekawy pod kątem właśnie tych głośników, o czym za chwilkę zamontowanych w moich fotelach. Zaczynamy od foteli. Fotele to bardzo fajny kompromis jednak między trzymaniem boczem w jakiejś tam bardziej dynamicznej jeździe, ale również komfortem w dłuższej trasie. Dla osób wyższych jest w nich jedna wada. Zobaczcie, za mną jest taka tak jakby, nie wiem, dziura, po prostu taka sportowa dziura wykończona piano black. I przy moim wzroście jest ok, ale dla osób wyższych ta dziura Was po prostu uwiera o ten górny odcinek kręgosłupa, więc no... Jak ktoś jest wyższy niż ja, czyli wyższy niż tamten 1,85 m, to wtedy dla Was polecam po prostu inne fotele, mniej dopchane. Sam Juke to auto, które w pierwszej generacji było bardzo mocno zaprojektowane. Było samochodem bardzo się wyróżniającym i albo go kochaliście, albo go nienawidziliście. W szczególności kochały go raczej kobiety. Nowy Juke to auto bardziej, uważam, uniwersalne, bardziej zaprojektowane dla każdego. Podobnie jak nowy Qashqai, właśnie podobnie również nowy Juke są samochodami nowoczesnymi wizualnie, ale również no, charakterystycznymi właśnie dla marki Nissan, które się po prostu mają wyróżnić na ulicy. Te podwójne przednie światła, tylne światła, w ogóle taka ta sylwetka trochę, takiego troszeczkę, nie wiem, crossovera, coupe, w ogóle Juke trochę wygląda jak Qashqai coupe, patrząc na niego właśnie z boku. Widoczność, bo w tych samochodach jest ona bardzo ważna. W szczególności w mieście, słupki A, wielkie lusterka, czasami pieszy, na przykład na pasach, potrafi Wam się schować w martwym punkcie przy słupkach A, podobnie jak jest wielki martwy punkt przy słupkach C. No, taka jest specyfika tego samochodu, ale lusterka są olbrzymie i mają również ten asystent martwej strefy, podobnie jak jest wielka przednia szyba, która jest także w naszej wersji ogrzewana, więc widoczność jest niezła, ale na kilka mankamentów trzeba bardzo uważać. Następne w mieście to oczywiście zawieszenie. U nas zawieszenie jest raczej sztywne, bo to jest felga 19, niski profil opony i to zawieszenie jest nastawione głównie dla osób, które chcą taki bardzo bezpośredni crossovera mieć. Taki bardziej samochód bezpośredni, szybki zakręt, nie wiem, jakaś tam szybsza jazda po autostradzie. Auto jest bardzo stabilne, to jest jego bardzo ważna zaleta, ale w mieście, na dziurach, na kostce po prostu w samochodzie jest sztywno. Natomiast mimo tej sztywności wszystkie plastiki spasowane są bardzo solidnie i żaden z nich nie odzywa się podczas jazdy. Felgi 19 wyglądają pięknie, ale w mieście przy krawężnikach musimy bardzo uważać. Nowy Juke bardzo mnie zdziwił pod kątem wykończenia, właśnie deska rozdzielcza, wszystkie te wstawki ze skórki na drzwiach, na desce, na fotelach, to naprawdę daje Wam bardzo przyjemne odczucie w obcowaniu z tym samochodem, bo Juke wcześniejszy był bardzo mocno plastikowy, a ten samochód jednak się od niego mocno odróżnia. No w ogóle pokazuje, podobnie jak nowy Qashqai, właśnie również nowy Juke, pokazują, że pod kątem wykończenia wchodzą na wyższy poziom. To jeszcze nie jest segment premium, oczywiście, że nie jest, ale jednak jest to bardzo dobre wykończenie tego segmentu, nie wiem, właśnie, macie segment premium i macie segment co, nie premium? Więc on jest dobrze wykończonym segmentem nie premium, jakkolwiek to brzmi. Bardzo fajny crossover, naprawdę. Również to, co mi się podoba w mieście, czy w trasie, za chwilkę, to asystenci. W mieście asystent wyjazdu z miejsca parkingowego, który Was alarmuje o właśnie martwej strefie z tyłu samochodu. Również asystent martwej strefy, a także ten radar zamontowany z przodu, który w razie W wyhamuje Wasz samochód w niebezpieczeństwie. Podobnie również jak Lane Assist. W mieście działa i działa również w trasie. Natomiast w mieście czy w trasie przy włączeniu tym bardziej aktywnym on tylko Wam wibruje kierownicą, ale nie koryguje toru jazdy samochodu między liniami. A w trasie działa już znakomicie, ale w połączeniu z tempomatem aktywnym. W temacie asystentów w trasie właśnie macie Lane Assista połączonego z tempomatem aktywnym, który działa naprawdę fajnie pod warunkiem, że jest włączony tempomat. Wtedy Was utrzymuje idealnie na torze ruchu,
utrzymuje prędkość, odległość, ale właśnie utrzymuje samochód dokładnie między liniami. Na łukach korygować tor jazdy. To działa znakomicie, ale przy włączeniu tempomacie on jedynie Was, na przykład tak w tej chwili, włączymy sobie tempomat, jest linia, przekroczymy ją, o, auto Wam dohamowuje delikatnie lewe koła i wibruje kierownica, ale nie koryguje Wam toru jazdy właśnie na przykład na autostradzie bądź w mieście. Wygłuszenie. Jest w tej chwili pogoda paskudna, śnieg z deszczem, najgorzej jak tylko może być i wygłuszenie jest po prostu przeciętne jak na crossovera. Ten deszcz, który się tam obija od nadkola, jest słyszalny, podobnie jak tam załóżmy jakieś, nie wiem, kamyczki w nadkolach, ale jakby sam wiatr przy 130 jest akceptowalnie jak na crossovera. To wszystko jest bardzo opisowe, ale teraz skupmy się na silniku, bo silnik jednak w tym samochodzie macie do wyboru aż jeden. I teraz tak, albo automat, albo tak jak u nas manual. Oczywiście mówiłem do Was na początku po francusku, no bo nowy Juke bazuje technologicznie na nowym Renault Captur. To nie jest tajemnica, podobnie jak nowy Qashqai, to również bliźniak technologiczny nowego Kadżara. Tak właśnie Juke technologicznie jest bliźniakiem do Captura. I to wcale nie jest wada, ponieważ nowe Renówki osobiście bardzo lubię. I to nie jest tutaj nic, co by ujmowało japońskiemu Nissanowi. Broń Boże. Natomiast sam silnik, 3 cylindry, kultura pracy, jak to 3 cylindry, w tych zakresach obrotów niższych jest dobrze. Później słyszymy delikatny warkot. Sama elastyczność silnika. I tu jest bardzo podobnie, jak było w Qashqai, czyli tak, do 2000 obrotów silnik w ogóle jakby go nie było, po prostu jest na wakacjach. Później, owszem, silnik się nam wkręca, trochę tak, teraz damy trójkę, gaz, reakcja na gaz jest bardzo fajna przy manualu i ten silnik bardzo przyjemnie nam przyspiesza. Natomiast na przykład włączając się do ruchu na rondzie, na skrzyżowaniu, pamiętajcie, że ten dolny zakres obrotów w tym samochodzie, podobnie jak w Qashqai, prawie nie istnieje, więc ta elastyczność jest fajna, ale jak już turbina wstanie. Tu widzimy jednak tą ingerencję chyba w WLTP również ten silnik. Sam silnik to tylko niby 114 koni mechanicznych oraz 200 Nm, ale to spokojnie wystarczy w nowym Juke'u, aby napędzić go do pierwszej setki w około 10,5 sekundy. To nie jest może jakiś tam wyścigowiec, ale też nie jest zawali drogą. Ale oczywiście no nie jest też demonem prędkości, ale ma to wpływ na spalanie. I spalanie w mieście to dokładnie 7,5 litra z 7 dni spędzonych z Juke'em. Maksymalnie w mieście 8,5 przy mocnych korkach i przy wyłączonym systemie start-stop, a start-stop przy 3 cylindrach wyłączam. Nie lubię go, po prostu silnik telepie, samochód tak jakby nie chce, żeby on był włączony. O ile w Qashqai tam jest ten mild hybrid i tam ten silnik wstaje bardzo kulturalnie, są tam 4 cylindry. O tyle w Juke'u ten silnik wstaje bardzo zauważalnie, bo jest taki dobra, już jestem, nie, jedziemy. Także start to raczej sobie podarujmy. Spalanie, jeżeli chodzi o autostradę, do 140, no mniej więcej około 7,5 litra. Ale zniżając tą prędkość do 120, spalanie spokojnie w okolicach 7, a nawet 6,5 litra. Ale na krajówce do 90, 5, 5,5, bez najmniejszego problemu. Przekładnia sześciobiegowa działa poprawnie. Precyzja jest ok. Długi skok lewarka, natomiast każdy bieg wchodzi pewnie, tak jak powinien. Nowy Juke, coś co mi się bardzo w nim podoba, to kontynuuje taką tą trochę kontrowersyjną stylistykę pierwszej generacji, ale jednak bardzo załagodzoną pod kątem właśnie tych wszystkich, tu nie ma tych wystających lamp i tak dalej. Auto się naprawdę może podobać w tej chwili większej ilości osób. Osobiście lubię go, cieszy oko, po prostu fajnie wygląda. Oczywiście, że ma wady. I zaczniemy jak zawsze od wytykania mu wad. Po pierwsze, system start-stop przy jednostce 3-cylindrowej to nie jest jego mocna strona. Polecam go wyłączać. Dwa, dużo piano black na drzwiach, a także na konsoli centralnej. To ładnie wygląda, ale pod kątem praktyczności szybko się porysuje. Również brakuje mi z tyłu podokietnika, a także nawiewów na tylną kanapę. Widoczność jest poprawna, ale jednak słupki A i słupki C mają spore martwe strefy. Brak włączonego tempomatu i wtedy lane assist działa tylko tak, że Wam samochód hamuje, ale nie koryguje toru jazdy. Przy tempomacie włączonym lane assist działa znakomicie. Oraz najważniejsze, czyli silnik. Do 2000 obrotów ma bardzo kiepską elastyczność. Później jest bardzo dobrze, natomiast jednak w tym dolnym zakresie obrotów
jest słabo. Po pierwsze, wykończenie wnętrza. Naprawdę tu widzimy spory krok do przodu w nowym Juku. Multimedia, nagłośnienie o tym za sekundę, a także sporo asystentów, w tym także ten system ProPilot, który Was prowadzi przy tempomacie adaptacyjnie po torze ruchu. Stylistyka, a także już w podstawie światła LED-owe, które są po prostu poprawne, nie są może matrycowe, ale świecą dobrze, w szczególności w tak kiepską pogodę jak dzisiaj. Na koniec jeszcze nagłośnienie. Nagłośnienie Bose. Głośników tutaj jest oczywiście wiele, ale są również takie wyróżniające głośniki zamontowane w zagłówkach przednich foteli. Zobaczmy, jak gra. Pewnie mikrofon to oddaje średnio, ale wierzcie mi, że gra po prostu czyściutko i bardzo przyjemnie. Głośniki te tutaj przy mojej głowie są specyficzne. Tam jest również regulacja jakby samej głośności, tylko tych głośników. Co mi się akurat bardzo podoba, że nawet jak jest muzyka włączona, a te głośniki sobie trochę ściszymy, to one nie przeszkadzają chociażby w rozmowie. Nagłośnienie gra czysto, plastiki się nie odzywają, a bas również jest basowy, tak jak powinno być. Dla audiofilii polecam. To jest moje spotkanie z nowym Nissanem Juke'em. Samochód w teorii bardzo kobiecy, ale również w praktyce auto uważam bardzo uniwersalne do wszystkiego. Ma wady, ale jest bardzo samochodem jakimś. Właśnie on jest jakiś, wyróżnia się i za to go bardzo cenię. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę i podzielmy się opiniami, co Wy byście kupili, chcąc kupić crossovera z segmentu B. Dzięki bardzo, pozdrawiam!